Dzień dobry kochani, Maria Bukardi z tej strony. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania, czyli seria pytania i odpowiedzi, które zadaliście mi na Instagramie. Pamiętajcie, że jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to w pierwszej zakładce macie Q&A, czyli tam jak naciśniecie, tam możecie zadać pytanie i ja zawsze na te pytania odpowiadam co jakiś czas. Dzisiaj wybiorę kilka tych ostatnich pytań, ale wszystkie inne pytania są zapisane i na wszystkie te pytania odpowiem w kolejnym czasie. A teraz zapraszam Cię na pytania i odpowiedzi. Potrzebuję ochrony przed wampirami w pracy. Nie stać mnie na rytuał. Co robić? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wampiry energetyczne, naturalnie jest u mnie duży rytuał ochronny 30-dniowy, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to pamiętaj o świecach ochronnych, świecach intencyjnych, bo poprzez te świece można przepięknie pracować i chronić się przed wszystkimi urokami, klątwami, złym okiem, złymi ludźmi, a jest to taki wydatek praktycznie na każdą kieszeń i może taki duży rytuał będzie zbędny. Czy można powtarzać zamówione u Pani świece intencyjne, na przykład co miesiąc? Chodzi mi o świece ochronne. Naturalnie można zamawiać co miesiąc świecę ochronną, czyli rytuał świecy intencyjnej u mnie, ale jeżeli już po pierwszym, po drugim miesiącu odczujesz, że ta energia się ustabilizowała, to nie trzeba tego robić. To działa czasami od razu, czasami w ciężkich przypadkach trzeba powtórzyć, ale to nie jest jakieś konieczne. Oczywiście wszystkie inne świece również można powtarzać, czy na bogactwo, czy na miłość, czy na motywację, czy na wyciszenie, ale to jest zawsze w zależności od potrzeby. Czyli to nie jest tak, że trzeba to planować, że co miesiąc muszę to zamawiać. Nie. Ty odczuwasz w Twoim wnętrzu, teraz potrzebuję pomocy, teraz potrzebuję konkretnego wsparcia, to wtedy zamawiam. Nie trzeba tego robić jak w kalendarzu, o już dzisiaj pierwsze, to znowu muszę zamówić świece intencyjne. Nie, 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 broń Boże. Bo czasami jest tak, że jeżeli jakieś istoty Cię atakują, to wystarczy im raz, drugi pokazać, gdzie jest ich miejsce i wtedy te ataki się uspokajają i nie trzeba tego robić. Ale są czasami takie sytuacje, gdzie trzeba zrobić serię dwóch świec, trzech świec, czterech, czasami siedmiu, bo to zależy, z czym mamy do czynienia. Idziemy dalej. Kolejne pytanie. Czy ogląda Pani mecze piłki nożnej? Nie, nie oglądam żadnych meczy, żadnego sportu. Kiedyś jak byłam dzieckiem oglądałam z moim tatą, ale to już były dawne, dawne czasy. Jeszcze wtedy nie zdawałam sobie sprawy, jak to funkcjonuje. Wiem, że to jest taki temat modny w ostatnim czasie. Dlaczego nie oglądam? Ponieważ to są dla mnie walki gladiatorów, a walki gladiatorów są po to, aby dziel i rządź. Czyli jedna strona wysyła energię w jednym kierunku, druga strona wysyła energię w drugim kierunku, a ktoś z tego zderzenia się tych energii, to co powstaje, wykorzystuje na swoje czasami niecne cele. I w moim życiu jest taka dewiza, że moją energią zasilam tylko tych ludzi, na których mi zależy, tych ludzi, którzy proszą mnie o pomoc, ale również te sprawy, które są ważne dla mojej misji, dla mojego powołania tutaj na Ziemi. Czyli nie angażuję tej energii w coś, w czym nie mam stuprocentowego pojęcia albo pewności, na co ktoś tą energię wykorzystuje. Bardzo dziękuję za rytuał u Pani. Czy można zamówić rytuał dla kogoś bliskiego? Naturalnie zawsze możecie zamawiać rytuały na mojej stronie mariabukardi.pl, również dla wszystkich bliskich Wam osób, ale również dla znajomych i przyjaciół i te osoby nie muszą o tym wiedzieć. Oczywiście chodzi mi tutaj o dobre intencje, bo Wy mnie znacie, znacie moją etykę mojej pracy, że ja odcinam się od wszelkiego zła, od wszelkich rytuałów, które komuś miałyby zaszkodzić albo coś w tym sensie. To nie jest moja bajka, więc możecie zamawiać naturalnie, ale tylko w dobrych intencjach, aby komuś pomóc, aby kogoś wesprzeć, aby w jakiś sposób podać komuś tą pomocną dłoń i niekoniecznie ta osoba musi o tym wiedzieć. Czasami to są takie niespodzianki od wszechświata, że coś dobrego dzieje się w naszym życiu i nie mamy o tym pojęcia, że ktoś z naszych znajomych i przyjaciół po prostu zamówił dla nas rytuał, że zaczyna nam się powodzić. Pani Mario, co oznaczają cienie pod oczami? Cienie pod oczami oznaczają zawsze brak potasu. Tak, brak potasu.
ale oczywiście w psychosomatyce oznaczają taki ukryty płacz, czyli jest nam już tak do płaczu, ale staramy się, żeby nikt tego nie zauważył. Jesteśmy z czymś niezadowoleni, smutni, zmęczeni i wtedy pojawiają się cienie pod oczami. Ale również oczywiście przemęczenie, brak snu, złe odżywianie. Tu może być bardzo dużo przyczyn, ale na te przyczyny należy zwrócić uwagę. Także ataki energetyczne, pasożyty energetyczne mogą być taką wskazówką, że pojawiają się nam cienie pod oczami, bo jesteśmy wysysani z tej energii przez kogoś. Od których książek od Pani zacząć? No, tych książek jest sporo, ja wiem, bardzo, bardzo dużo, bo i kursy magii, i książka Magia Bogactwa, i Magia Miłosna, i tak dalej. Oczywiście należy zacząć od tej książki, która najbardziej Cię przyciąga. Jeżeli przyciągają Cię wszystkie, a w tym momencie nie masz akurat funduszy, aby kupić sobie wszystkie e-booki, to zacznij od Mrocznych Gór i od Trylogii, ponieważ to jest moja najnowsza książka i w niej są ukryte pewne wskazówki, a jednocześnie ma taką przyjemną formę powieści, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Bardzo dobra książka to jest również Jak rozmawiać z aniołami. Ona jest leciutka, bardzo taką ma piękną energię, taką energię, którą praktycznie można wykorzystać w każdej sferze życia, nie angażując się w jakiś sposób konkretnie w magię, rytuały, kadzidełka, dzwoneczki i tym podobne. Czyli te dwie książki moim zdaniem na początek. Trylogia, no i oczywiście Jak rozmawiać z aniołami. Words are birthmark on the skin a symbol of. They are signs of previous incarnation. Po polsku, czyli czym są znamiona na skórze, co one mogą oznaczać. One zawsze wskazują na poprzednie inkarnacje. Idziemy dalej. Jak znaleźć swoją drogę w życiu? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie i to jest bardzo takie pytanie, które wymaga długiej, długiej odpowiedzi. Przede wszystkim trzeba iść za głosem serca, czyli to, co lubiłeś robić albo lubiłaś robić z dzieckiem. Co najbardziej Cię przyciągało, co Cię najbardziej fascynowało, to zawsze są wskazówki na drogę serca. I tak samo, aby odnaleźć swoją drogę, zawsze zwracasz na to uwagę, do czego mnie przyciąga, gdzie otwiera się moje serce, a przed czym się to serce zamyka. Czyli jak czujemy radość w sercu, takie otwarte serce, to zawsze jest właściwa droga. A jeżeli czujemy taki skurcz, że coś musimy, powinniśmy, to zawsze jest niewłaściwa droga. Oczywiście u mnie na stronie masz również przepowiednię, co jest moim powołaniem, ale to już jest taka przepowiednia z wyższej półki, bo tutaj chodzi typowo o energię, co wybrała sobie Twoja dusza, aby zrealizować tutaj, w tej konkretnej inkarnacji. Bardzo ciekawe pytanie. Czy prawdą jest, że można zakończyć szybciej cykl inkarnacyjny, wybierając sobie więcej trudności? Tutaj z wyborem trudności to jest akurat bardzo ciężki temat, bo jak mielibyśmy sobie te trudności wybrać? Ale chodzi tutaj o to, aby żyć aktywnie, aby żyć tak wychodząc ze strefy komfortu. I naturalnie można wpłynąć na cykl inkarnacyjny, po to mamy oczyszczanie karmy, po to mamy te wszystkie rytuały, które mają nam pomóc pewne rzeczy przepracować i oczywiście czym bardziej stawiamy czoła wszystkim trudnościom, czym bardziej jesteśmy odważni w tym naszym życiu, no to szybciej siebie realizujemy, szybciej realizujemy pewne doświadczenia. Jeżeli ktoś cały czas siedzi w strefie komfortu i przeczekuje życie, no to będzie musiał ponownie się narodzić i ten cykl inkarnacyjny jest wtedy jak gdyby dłuższy. Tak można w skrócie w ten sposób odpowiedzieć.